Chciałbym powiedzieć właśnie o kilku faktach związanych z grupą Głos Pana, z liderem właśnie, osobą tego człowieka, Marcina Zielińskiego. Chyba już odszedł naprawdę już od wszelkich jakichś, nie wiem, norm przyzwoitości. Cały czas jest skupiony na nauce protestanckiej. Wciela to wszystko w życie, w nasz Kościół katolicki, te nauki, i po prostu głosi herezję. To jest po prostu szkodnik wewnątrz Kościoła katolickiego, w moim przekonaniu, w mojej opinii, bo byłem tam pół roku od początku, kiedy weszli do Kościoła i zaczęli to uwielbienie. Zacząłem przychodzić na tą wspólnotę, stałem się po prostu takim entuzjastą nawet, no, takim można powiedzieć prawą ręką Marcina, ciągle przyprowadzałem ludzi, brałem aktywnie tam udział w tych spotkaniach. Przeszedłem z starej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, przeszedłem do tej młodzieży tam, a się okazało, że no wszystko wskazywało na to, że niestety nie znajdziemy wspólnego języka, bo to, co oni tam robili, no to się w głowie nie mieści. Po pierwsze, nie było w ogóle kapłana przez proboszu. Probosz pozwolił mu oczywiście uczestniczyć w tych spotkaniach, ale niestety po jakimś tam 10 minutach uciekał i nie było w ogóle żadnego nadzoru kapłana. Każdy wikary, który tak przychodził, nie chciał mieć nic wspólnego z tą grupą w ogóle. I to w prywatnych rozmowach nawet mówili, że to jest czysty protestantyzm. W ogóle to, co oni tam głosili, te nauki katechezy Marcina, w ogóle nie słyszałem nic o cierpieniu, o krzyżu Pana Jezusa, tylko rzeczy wyrwane z kontekstu. Ciągle mówił o uzdrowieniach, żadnych katechez o krzyżu, nic żadnego pogłębionego, nic o świętych Kościoła i tylko o jakiejś tam, nie wiem, Amerykance Marii Wadii, której Marcin oczywiście każdemu dawał książki, głosił tylko Maria i Maria. Zieliński nic nie mówił ani o spowiedzi, ani o grzechach, ani w ogóle o piekle, ja nie słyszałem w ogóle takich rzeczy. Siostra Faustyna, nie chcę teraz przekręcić, jak dla nich była schizofreniczką, dla tych niektórych osób tam w ogóle. Różaniec parzy, no. Parzy te osoby. Nie. Teraz może to się pozmieniało, bo to już minęło 5 lat, więc trochę się kamuflują. Marcin Zieliński tak naprawdę nie wierzy w Eucharystię. Jego siła nie polega na tym. On wierzy w siebie. On wierzy w sukces, wierzy w siebie, w jakieś moce, które posiadł. Widziałem, są ludzie, którzy widzieli, jak podchodził do Iżułgumę, do Komunii Świętej. W ogóle nie widziałem, żeby chodził, ja nie widziałem go na drodze krzyżowej nigdzie. Ten chłopak od początku był, nie wiem, no jakoś zafascynowany tylko wielbieniem, no i to wielbienie. I sam powiedział, że będzie jak ojciec Boszabora, no i że na niego będą przychodziły większe tłumy, więc od początku miał jakiś plan co do tego. Robi to konsekwentnie, realizuje. Tam była taka dziewczyna, prawa ręka Marcina, taka wiceliderka, można powiedzieć. Się okazało, że bardzo miała dużo słowa poznania, że to była taka osoba charyzmatyczna. No Marcin jej powierzał nawet prowadzenie spotkań. To był w ogóle paradoks, bo się okazało, że ta dziewczyna była protestantką po prostu. Już nie ma w tej, nie ma jej wspólnocie jeszcze z taką drugą koleżanką. Nakładała na nas ręce. Nie pamiętam dokładnie, czy nakładała na głowę, ale na pewno tutaj modliła się w językach. Miała wizję, miała jakieś dary proroctwa, że widzi gdzieś wewnątrz. Miała te tak zwane wewnętrzne światła, że będziemy białą armią na koniach i tak. Oczywiście się nic to nie potwierdziło. A z tym rozeznawaniem u nich jest tak, że nie ma osoby, która tłumaczy te języki. Wszystko pochodzi od Ducha Świętego. Nie ma osoby, która się na tym zna. Jak rok temu poszedłem, zobaczyłem gościa, protestanta, który robił taką rozgrzewkę w kościele. Ja mówię, no nie wytrzymam, mówię do kolegi, kto to jest. On mi taki gość pracuje tu i tu. Ja wie, jesteś pewny, że on jest protestant? No tak, no. Ja wie, chłopie, a co on tu robi w ogóle? No to trzeba go wyprosić. Mówię, no przecież ja sobie nie życzę, żeby on tu podskakiwał i robił jakieś przewieszki po prostu, no. Zresztą różnej maści przychodzili i protestanci, i zielonoświątkowcy. Zresztą Marcin się nie krył z tym nawet w zaufaniu, już takie zaufanie do mnie miał, powiedział, że nawet pokazał mi, że te książki są od zielonoświątkowców, ale żeby nikomu nie mówić o tym, tak? Tylko żeby nikomu, proboszczowi nie daj Boże, bo wiesz, no bo to są nasi bracia i tak dalej, oni też tu przychodzą, bo mój kolega, grając z nim w piłkę kiedyś, no on powiedział, że Jezus go zbawił już. Jezus go zbawił i on chodzi teraz chodzą w grupach jakichś po domach i chcą nakładać ręce. No i spotkałem go, bo znam tą rodzinę i słuchajcie, spotkałem go pod kościołem. Dlaczego, mówię, ty, kto ci, w jakie imię ty, kto, jaką mocą, kto ci kazał w ogóle chodzić po domach i pytać się domowników, albo co ci się coś nie podoba? Ja mówię, no chłopie, mówię, no zastanów się, co ty w ogóle gadasz, nie? I jeszcze gadasz, że jesteś zbawiony, tak? On normalnie mówi, że jest zbawiony, bo Jezus mu to obiecał. Po jakimś czasie przyprowadziłem tam znajomego księdza, nie księdza, tylko zakonnika, który był akurat na urlopie. Przyjechał z daleka do moich znajomych.
Zaprosiłem go, bo miałem wątpliwości. Powiedział, żebym wyszedł z tej wspólnoty, bo to jest potęga podświadomości Murphy'ego. Dosłownie działają na zasadzie takiej. Zdziwił się w ogóle, kto dopuścił do tego. Przyszedłem na jedno z takich spotkań, to był już bodajże luty, Wielki Post. Pan Jezus zdjęty na oczywiście z krzyża. Ten krzyż, duży krucyfiks leżał w kościele. Proboszcza nie było. Był na wyjeździe, gdzieś tam był. No nie wiem, na feriach gdzieś. Wikary pojechał na zakupy. Marcin głosił katechezę. To było na... Akurat głosił katechezę jeszcze przed uwielbieniem. Ja nawet nie wiedziałem, co tam się wydarzy, bo dla mnie to było bezczeszczenie świątyni. No bo to... Marcin wyszedł Zieliński na środek, wziął mikrofon jak Michael Jackson i zaczął prowadzić uwielbienie. No jest Wielki Post. Ludzie wychodzą, nie wiedzieli, co mają robić. Zaczęli wychodzić na środek i w tym momencie zaczęli uwielbiać w Wielkim Poście. Ja mówię do kolegów swoich najbliższych, takich przyjaciół, wychodzimy stąd. A co się stało? No nie widzisz człowieka, przecież jest Wielki Post, ty chcesz, jest fioletowy kolor, jest naprawdę żałoba, ty chcesz, chcecie tu naprawdę uczestniczyć w tym. I my mamy tabernakulum z prawej strony i zobaczyłem jedną dziwną scenę, jak chłopak stał na wprost, też protestant, bo wiem, że jest protestantem, bo później się potwierdziło. No i się okazało później, że ja mówię, patrzę, co ten człowiek robi, a ten człowiek się no, dosłownie tam, no nie wiem, no gimnastykę jakąś, no prawie nie wleciał do tabernakulum. No. Wszedłem w ławki z moimi kolegami i te dziewczyny akurat siedziały za mną w ławce. No i tak jakoś się chciałem, nie wiem, podzielić z tą dziewczyną swoimi problemami. No mówię, takie słowo masz poznanie, może mi pomożesz, bo wiesz, no walczę z takim jednym grzechem, nie mogę. No nie mogę sobie dać rady. Odmawiam nowennę pompejańską już 25 dnia. A ona od razu do mnie skwitowała to. Wyrzuć te bzdurne modlitewki. Powiedziała to o nowennie pompejańskiej. Więc szokowało mnie to potężnie. I mówię, aha, i to też wyjąłem wtedy różaniec. Spojrzałem się na Matkę Bożą, która jest w lewej nawie i mówię, to też mam wyrzucić, a ta jedna z tych dziewczyn, ha, 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 śmiech taki szyderczy, ironiczny i w tym momencie mówię do kolegów, wychodzimy. Wychodzimy stąd, ja sobie nie pozwolę tutaj, żeby w tej grupie dalej uczestniczyć, bo po prostu kropla już się przelała. I się okazuje, że pukają mnie te dziewczyny, napisały mi kartkę na kartce takiej, zaczęły mi, napisały mi coś z Apokalipsy, bodajże z Dziejów Apostolskich, że nie będziesz się kłaniał posągom, rzeźbom i tak dalej. Czyli tam ten tekst chyba Ewangelii, znaczy nie Ewangelii, tylko tego listu świętego Pawła, że nie będziesz się kłaniał rzeźbom, posągom i tak dalej. I wtedy zrozumiałem, że coś jest nie tak. Wyszedłem stamtąd, wyszedłem na przed kościół, no i powiedziałem, że pójdę do biskupa z tym. Zadzwoniłem do wikarego naszego, bo proboszcz oczywiście był za granicą bodajże. Zadzwoniłem do wikarego, on mówi, no wreszcie zmądrzałeś. Mam nadzieję, że wyjdź spokojnie, oni sobie już tam zamkną. No poszedłem do dziewczyn, do koleżanek, które tam do późna w noc jeszcze pracowały. Zrobiły mi kawę i oczywiście telefon Marcina. No i Marcin mówi, co się stało, nie? Ja mówię, no to się stało. Mówię, że kolego, my już koniec z tą twoją grupą i ja już moja noga tam nie powstanie. Dlatego, że po prostu, no co wy tam robicie? No to się potwierdziło, mówię, chłopie, fałszywe jakieś nauki głosisz. Mówię, nic o cierpieniu, o Matce Bożej w ogóle, różańca. Widzę, jak reagujesz, kiedy ja klęczę przed komunią. Widzę, że boli cię, że chodzę codziennie do kościoła, że strasznie wmawiasz ludziom, że nie wiem, o co ty walczysz, no. Co ty tutaj w ogóle, jaki ty nurt reprezentujesz? Bo to jest szok w ogóle, no chłopie, poczytaj sobie ojców kościoła, nauki, tradycje naszego kościoła. A on mówi, nie, ale wiesz co, dziewczyny, ja rozmawiałem z dziewczynami. No i oczywiście dziewczyny zaprzeczyły temu, tak, że to ja jeszcze zaatakowałem je. Więc Marcin wziął w obronę oczywiście te dziewczyny, tak, ale oczywiście przychodź na wspólnotę. Ja powiedziałem, nie, w takim wypadku nawet nie, mam tą kartkę, jak chcesz przeczytać, co mi napisały te koleżanki, to nie ma problemu. A on do mnie wtedy powiedział, i pamiętam, były, nie wiem, czy ja nie miałem na głośno mówiący telefon, powiedział w tym momencie, wiesz co, proszę cię, niech to zostanie między nami, a wiesz, że idę z tym do biskupa, idę do proboszcza, on, proszę cię, my jesteśmy na dorobku, to był 2013 rok, luty, jesteśmy na dorobku, wiesz, że nam możesz zaszkodzić, a naprawdę widzisz, ile tutaj młodzieży przychodzi, proszę cię, nie rób z tym nic, poczekaj rok, nie, daj nam rok, no i tak było rzeczywiście. Ja już tam nie chodziłem na tą wspólnotę, ale po roku czasu, może wcześniej, nie wiem, chyba po roku już nie wytrzymałem, pokazałem to proboszczowi. Proboszcz mi, dobra, daj spokój, mówi, przychodź sobie, widzisz, że oni tu przychodzą, ale zresztą proboszcz wiedział o tym, że przychodzą i powiedział, że zabroni chyba przychodzić, bo rzeczywiście na ekumenizm idzie w złym kierunku, bo przecież to oni mają się nawracać, to oni się zbuntowali, a nie oni sobie przyjeżdżają, dyskotekę robią w naszych kościołach, no.
wielbią, ale jakoś się nawracać nie chcą. W 2014 albo 2015 roku wspólnota miała umrzeć śmiercią naturalną, dokładnie. Że już tam była już taka posucha, że oni by się po prostu już nie pozbierali, ale nagle, zobaczcie co się dzieje. Proboszcz daje SMS-a do Marcinka i powiedział tak, do Marcinka, jak on do mnie powiedział, Maciuś, to przepraszam cię Marcin, ale powiedział, że jeśli nie zorganizuje tutaj ludzi, bo tam przychodziło już 15, 20, może tam końcówka była, nie, na kościele i proboszczowi to już mówi zaraz, to trzeba rozwiązać tę wspólnotę. Wiecie co zrobili? Rozesłali wszystkie SMS-y wokoło do wszystkich zielonoświątkowców, protestantów, wszystkich zborów tutaj. I pojawiły się samochody WTS, EBR, WZY, Żyrardów, Brzezin, Łowicz i tak dalej, i tak dalej. I nagle zaczęli zasilać ten kościół nasz lokalny, tylko że ja tam nikogo nie widziałem z tych Skierniewic. I dziewczyna do mnie z Żyrardowa dzwoni przez pomyłkę i mówi, że będzie się modlić za jakąś tam osobę, tak? Ja mówię, skąd pani ma do mnie numer, nie? A, bo to taka poczta jest, że jedno... Ja mówię, pani co? Ale ja mówię, ja pani nie znam w ogóle. Skąd pani jest? Z Żyrardowa. A ja mówię, aha, bo jestem z Zadębia, z Miłosierdzia Bożego. A od Marcina Zielińskiego. Ja mówię, no niekoniecznie. Ja, i zadałem jej jedno pytanie. Czy Marcin Zieliński przyjeżdżał do was na spotkania tam? Tak, powiedziała, że tak. Zadzwoniłem do proboszcza, powiedziałem mu o tym. A on, dobra, daj spokój, to nie jest w ogóle. W 2014 roku to już widziałem, że proboszcz jest naprawdę zmanipulowany.